Witam ponownie, Adrian Stankowski. To są Wolne Głosy w Telewizji Republika. Specjalne wydanie Wolnych Głosów. Jest z nami Tomasz Duklanowski, redaktor naczelny Radia Szczecin. Witam serdecznie, redaktorze. Dzień dobry, również witam serdecznie. To zacznę od zabawnej sprawy. Jest pan dziennikarzem Polskiego Radia Szczecin. I nie panu jest komentować polityczne sprawy, tylko słuchać tego, co mam do powiedzenia. Znany cytat? Bardzo znany cytat, teraz jest coraz bardziej znany, słowa Jarosława Rzepy. I właśnie w ten sposób ten polityk pojmuje rolę dziennikarza, że mamy słuchać, mamy być podstawkiem do mikrofonu, a jeżeli mamy swoje poglądy, to nie możemy ich wyrażać. Mamy tylko słuchać polityka i do tego ma się sprowadzać nasza rola. A mówiąc już poważnie, no to ja się tego trochę obawiam, bo jak Jarosław Rzepa dojdzie do władzy i będzie miał wpływ na media publiczne, no to do tego zostanie sprowadzona rola dziennikarza. Ja się obawiam, że są jeszcze gorsi politycy po stronie opozycji. Pan Jarosław Rzepa chyba jest akurat jeszcze dosyć łagodną osobą, ale ten cytat jest nieprawdopodobny. Dobrze, Senat nie zgodził się na odwołanie marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego. Pomimo sprawy kopertowej, tam już jest 380 chyba dni, marszałek przeciąga głosowanie w swojej sprawie, mimo skandalicznych słów dotyczących relacji z Ukrainą i mimo tego, że no, pan marszałek taką samodzielną politykę międzynarodową próbuje prowadzić. No to jest właśnie chyba ten polityk, którego jak porównamy z Jarosławem Rzepą wypada dużo gorzej. Dlatego, że on nie chce tylko, żebyśmy go tylko i wyłącznie słuchali, ale niechętnie by powsadzał do więzienia tych dziennikarzy, którzy piszą na jego temat. I ja myślę, że właśnie na tym polega problem, że marszałek Grodzki w momencie, kiedy wybuchła afera korupcyjna, kiedy jego byli pacjenci zaczęli mówić o tym, że przyjmował od nich łapówki, powinien podać się do dymisji i oczyścić z tych zarzutów, przynajmniej spróbować oczyścić się z tych zarzutów, wytłumaczyć, a jeśli jest to niemożliwe, to po prostu odejść z polityki. I tak się nie stało i stąd mamy całe pasmo różnych kompromitujących i skandalicznych wypowiedzi pana Grodzkiego, choćby tą ostatnią, którą... No właśnie, bo to skandaliczne, niemądre to jedno, ale no przepraszam, zdanie, że finansujemy zbrodniczy Polska, my Polska, finansujemy zbrodniczy reżim, który zdobyte pieniądze zużywa na mordowanie niewinnych ludzi, no to przepraszam, chyba jest już gruba przesada. No to jest zwyczajnie haniebne słowa, które nigdy nie powinny paść, to jest zwykłe kłamstwo, wszyscy dobrze wiemy, jak wielka jest rola Polski, polskiego rządu w tej chwili w sytuacji Ukrainy, jak dużą pomoc Ukraińcy otrzymują od nas i jak za nią dziękuję i prezydent, i mer Kijowa. Także to jest w ogóle kłamstwo i taka próba wylansowania się, wybicia się za wszelką cenę w taki głupi sposób. Te słowa były po ukraińsku skierowane do Ukraińców. Najlepszym komentarzem są komentarze Ukraińców, które no w zdecydowanej większości polecają marszałkowi, jakby to powiedzieć, dynamicznie udać się tam, gdzie ruski karabl. Ukraińcy no absolutnie nie akceptują takiego przekazu, ale tak się zastanawiam nad stanowiskiem senatorów Platformy Obywatelskiej, bo była okazja, żeby się pozbyć pana marszałka, no a w taki sposób no, zablokowali sobie tę okazję. Nie wiem, czy tam mądrzejszych nie ma od marszałka Grodzkiego. Oni nie mają innego wyjścia. Oni muszą bronić marszałka Grodzkiego. On jest zakładnikiem tego układu Platformy Obywatelskiej. Znów wygrała ta doktryna Neumana, że póki jesteś z nami, to będziemy cię bronili do końca. I mimo tego, że konsekwencje takiego działania są druzgocące dla Platformy, bo to odbiera im całkowicie wiarygodność, ale też niektórzy politycy prawdopodobnie odpowiedzą za to karnie, dlatego że jest to obstrukcja, utrudnianie śledztwa, przekraczanie uprawnień. Mam tutaj na myśli pana Borusewicza, którym się zainteresowała już prokuratura. A mimo tego ci ludzie brną i bronią pana Grodzkiego i tak chyba będzie do końca, że dlatego, że Grodzki boi się odpowiedzialności, boi się tej sprawy i nie chce, żeby ona została wyjaśniona.
Bardzo serdecznie dziękuję za tą krótką dzisiaj rozmowę. Tomasz Duklanowski, redaktor naczelny Radia Szczecin. Bardzo dziękuję, już nie będę jeszcze raz cytował słów pana posła Rzepy, ale warto je utrwalać. Dziękuję serdecznie. Za chwilę kolejna rozmowa. Gość już czeka w studiu.